Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę wam pierwszego wojownika w grze, który pokonał wszystkie lochy, w tym tego nieszczęsnego Zeusa w Górze Olimp, z którym naprawdę wielu graczy ma problemy. Miało to miejsce bodajże 11 maja, więc już powiedzmy tydzień temu, no ale nie wiedziałem w sumie, czy o tym nagrywać, czy nie, ale stwierdziłem, że w formie ciekawostki taki krótszy odcinek na ten temat będzie na pewno spoko, bo wiem, że wielu z was interesują takie rzeczy, więc no mówię, można o tym nagrać, pokażę wam dzisiaj, jak wygląda jego postać, na jakim serwerze gra, jakie statystyki mają jego pachołki, co ciekawe, bo mam również screeny z tego i powiem wam, że te pachołki są lepsze od tak naprawdę większości graczy, którzy grają w tą grę, więc to taka ciekawostka, no ale na spokojnie do tego wszystkiego przejdziemy. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem i możecie zostawić komentarz. Jeżeli jeszcze jakieś nowe rekordy, czy ciekawostki, czy cokolwiek macie, to możecie pisać, bo chętnie również o tym nagrać. Oczywiście. No i wbijajcie też na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu i opisie. I dobra, myślę, że możemy zaczynać. Tak jak widzicie, jest to Furaken, który już bodajże był bohaterem któregoś z naszych odcinków. 641 level, no potwór, po prostu potwór. Jak widzicie, 2 miliardy HP, tu w ogóle jak będzie miał 10 miliardów, to oczywiście za kilka ładnych lat, albo nawet kilkanaście, chociaż nie, może kilka, bo na tym levelu tego golda, no to już wiadomo, że leci od groma ze wszystkiego, no to już tutaj może się nawet ledwo mieścić, tak szczerze, jeżeli chodzi o ten napis. No ale tak, właśnie jest to wojownik, co ciekawe, mogę się tutaj mylić, bo nie robiłem aż takiego researchu, ale bodajże pierwsze dwie postacie, które pokonały właśnie tego Zeusa i po prostu zamknęły te wszystkie lochy, to byli magowie i chyba Furaken jest jako trzeci na świecie i to jest właśnie wojownik. Coś koło tego. I co teraz, jakie wnioski? Nie wyciągajmy zbyt daleko idących, to nie znaczy, że zwiadowca jeszcze chyba żaden nie pokonał, to warto dodać, tych wszystkich lochów i tego Zeusa, to nie znaczy, że zwiadowcy są nagle gorsi w lochach czy coś, tylko po prostu tutaj kluczową kwestię odgrywa po prostu to, że ci gracze, którzy są teraz tutaj w topce, jeżeli chodzi właśnie o Nachteule, na pewno pokonał i chyba Scythę też pokonał, czyli tak jak mówiłem, dwóch magów i chyba i teraz Furaken i chyba nikt więcej, póki co, tak mi się wydaje. W każdym razie, tak jak mówię, no tutaj to są osoby, które grają na różnych serwerach, zaczęli w różnych okresach powiedzmy, więc no te postacie po prostu jedna jest starsza, druga młodsza i tak dalej, żebyście tu nie wyciągali jakoś zbyt daleko idących wniosków, no ale właśnie jest to ciekawostką, że żaden zwiadowca jeszcze tego nie zrobił, a wojownik tak. Serwer drugi francuski, od razu wam powiem. No i zwróćcie uwagę, że nie ma tu jakiejś ogromnej przewagi, jeżeli chodzi właśnie o cześć. Pierwsze cztery miejsca są bardzo do siebie zbliżone, no i dopiero jeżeli chodzi o miejsce piąte, no to ono faktycznie już zaczyna tutaj od reszty odstawać. No i co? Na początek może wam po prostu pokażę tego screena, jak to tu wygląda. Proszę bardzo, jak widzicie, zostało mu zaledwie 9 milionów HP, więc ledwo. No ale to jest właśnie ten Zeus z tego mroku, level 660, po 100 tysięcy boków, 250 inteligencji, 1000 oczywiście, 500 tysięcy HP i 137 tysięcy szczęścia. Masa osób po prostu, no, się stoi na nim wiele, wiele miesięcy, jak nie tam jakieś lata, więc no mimo wszystko, tak jak mówię, jest on bardzo ciężki do pokonania i właśnie Furakenowi się to udało. Najpierw może obczajmy jego statystyki. Zanim jeszcze tutaj przejdę do statystyk pachołków, no wygląda to tak, gemiki jak widzicie, a w ogóle itemki ulepszone wszystkie razy 20, to też tak w ramach ciekawostki, więc no wszystko tutaj można powiedzieć jest na tip top, gem pomarańczowy 2200, tutaj mamy prawie 2200, no wszystkie te gemy bardzo, bardzo zbliżone do siebie, więc no generalnie no wszystko dociśnięte tak jak być powinno, maksymalne runki oczywiście, Furaken się tutaj bije o topkę już światową, więc nie ma co się dziwić. No i tak po prostu jego ekwipunek wygląda. Bestia, powiem wam, że bestia, zwróćcie uwagę, 289,5 powiedzmy tysiąca siły i tyle samo HP, więc on tutaj idzie zdecydowanie 1 do 1, podstawy jak widzicie ma również 1 do 1, nie ma co się dziwić, bo w tym momencie no bił się tutaj ze Striderem, z magami, no tu widzę, że jakiś wojownik z S11 niemieckiego wbił troszeczkę wyżej, no ale mówię, 1 do 1 wojownik, jeżeli się nie bijemy
z klasą taką, która ma po prostu, która też jest na siłę, o, w ten sposób to jest bardzo, bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi o te statystyki. No i właśnie ilość HP, 2 miliardy, nie? Tak jak mówię, też jakiś czas temu, kilka dni temu dosłownie osiągnął te 2 miliardy, więc no tutaj, no potężny, po prostu bestia, boczki też ma spore i tutaj szczęścia też spore, ale to jest jeszcze postać sprzed po prostu tych wszystkich, że tak powiem, czarnych gemów i tych wszystkich zmian, więc nie ma co się dziwić, że te boki tutaj bardziej docisnął. 100% klaserka i wrzucał również screena, że razem z pokonaniem tego Zeusa pokonał również, w sensie pokonał, zdobył również wszystkie osiągnięcia. Wszystkie 93 osiągnięcia już ma, to też jest na pewno fajny wyczyn, bo niektóre te osiągnięcia wymagają, no nie ma co się dziwić, w sensie nie ma co ukrywać lat, żeby je zrobić, a on już wszystkie je ma i brakowało mu tylko właśnie zamknięcia tej... tutaj w mroku, może wam pokażę, o, na innej postaci, brakowało mu tylko zamknięcia tutaj właśnie tej góry Olimp, żeby to ostatnie osiągnięcie dostać, bo chyba za to jest, nie? Tutaj mamy tą karczmę mrocznych sobowtórów, dokładnie, wespnij się na górę Olimp w strefie mroku, okej, czyli tak jak mówię, tego mu tylko i wyłącznie brakowało, więc tak po prostu wygląda jego postać, tak jak mówię, bestia. Jeżeli chodzi o jego pachołki, również mam screeny i może sobie zaczniemy. Kunegunda to nie jest pierwsza od Barbara. Barbar, jak widzicie, po 270 tysięcy siły, 270 tysięcy HP, także no potężny, prawie 2 miliardy 300 milionów HP, więc nawet więcej ma HP niż właśnie tutaj Furaken sam, także no... potężny ten Barbar jest, nie ma tu totalnie co ukrywać, no i tak jak wam mówiłem, nie, lepszy od niejednego gracza, nie, można w ten sposób powiedzieć. Kolejny się bił bodajże Maguś tak samo, 200 prawie 18 tysięcy inteligencji, 272 tysiące HP, wiadomo, że Barbar jest najsilniejszy z tej całej trójki, bo tutaj Furaken używa potki na siłę, bo jest wojownikiem, więc jakby wiadomo, no ale właśnie tutaj Maguś również jest dość mocny. No i 754 miliony HP. No i na koniec mamy Kunegundę. Na koniec 1,5 miliarda HP, 218 tysięcy zręczności i 272 tysiące HP. Więc HP mają wszyscy tyle samo. Natomiast jeżeli chodzi o główną statystykę, no to wiadomo, jest to zależne od potki. No prawie tyle samo, bo on ma na przykład 270 tysięcy. Dobra, no i co? I chyba tyle, co wam miałem pokazać, więc oczywiście gratulacje Furaken, no tak jak mówię, Francuz, ale no może tam obejrzy ten filmik, chociaż pewnie nic nie zrozumie, no ale gratulacje, oczywiście bardzo spoko wynik, zwłaszcza, że wojownik, wiadomo, w tych lochach różnie to wygląda, jest, można powiedzieć, dość wątpliwy, a tutaj jako trzeci na świecie gracz i właśnie tak jak mówię, jeszcze przed zwiadowcami, pewnie pierwszym zwiadowcą, który pokona tego Zeusa, to będzie Strider, no ale jeszcze tego nie zrobił, więc no mówię, tutaj jeżeli się nie mylę, to tylko Nachteule i ten Scythe, no i teraz Furaken do nich dołączył, nie śledzę tego, nie robię jakiegoś researchu dużego, ale tak mi się wydaje, że tak to po prostu wygląda, także wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, tak jak mówiłem, taki krótszy odcinek, no i jeżeli macie jakieś pytanka, to oczywiście możecie je zadawać, no ale Furaken jest tutaj zdecydowanie bestią, jeżeli chodzi o wojowników, i tak zauważyłem, że Francja nie ma jakiegoś dużego community w tej grze, tak jak na przykład Węgrzy, ale mają kilka naprawdę dobrych graczy, którzy znają się na tej grze i grają już długo i po prostu znają mechaniki tej gry, nie? Bo na przykład, nie wiem, takie Czechy, taka Polska, takie Niemcy mają bardzo dużo graczy, bardzo duże community, ale jednak można powiedzieć, że się wtapiają tak w tło, nie? Dlatego, że nas jest tyle. Natomiast tutaj z Francji właśnie przez to, że nie ma takiej dużej społeczności, to jednak widać tych graczy takich topowych, którzy się znają. Z Węgier też jest bardzo dużo, wbrew pozorom, osób, które bardzo tą grę kumają i są takie zżyte z tą grą, mimo że community nie jest jakieś ogromne, nie? I to tak chciałem jeszcze na koniec dopowiedzieć. Wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu i opisie. Zostawiajcie suba, kto jeszcze tego nie robi. Piszcie komentarze, tak jak mówiłem. I oczywiście ta łapa w górę w tym momencie klikajcie. I tyle. Trzymajcie się i cześć!